Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego Bieszczady są tak podobne do siebie, w dodatku spora ich część jest produkowana w Szwajcarii? Otóż w tym państwie, w małej miejscowości St. Niklaus, znajdują się fabryki Scintilli. To firma, która w 1947 roku jako pierwsza opracowała elektryczną wyżynarkę i produkowała ją pod marką Lesto. Od 1954 roku Scintilla oficjalnie należy do Boscha. A fabryki St. Niklaus są jednymi z największych, jeśli wciąż nie największymi, dostawcami Bieszczadów do wyżynarek. Również dla innych marek. Dlatego jeśli widzicie na ostrzach opis, że są one wyprodukowane w Szwajcarii, to jest wielce prawdopodobne, że de facto pochodzą one od Boscha. Dominacja Boscha na rynku Bieszczadów do wyżynarek wpłynęła również na upowszechnienie się jego rozwiązań, ale także na rozpoznawalność rodzajów ostrzy poprzez ich sposób kodowania. Producenci niezależnie gdzie wytwarzają swoje Bieszczady, często równolegle do swoich oznaczeń sygnalizują, jakim ostrzom Boscha one odpowiadają. A kody Boscha nie są przypadkowe. Odnoszą się one do budowy Bieszczadu i materiału, z jakiego został on wykonany. Jaki jest wpływ tych cech ostrza na możliwe zastosowania, tłumaczyłem w poprzednim odcinku. Teraz spróbuję wyjaśnić, co oznaczają poszczególne symbole. Typowe oznaczenia Boscha składają się z jednej litery na początku, następujących po niej trzech lub czterech cyfr oraz jednej lub więcej liter na końcu. Na początku najłatwiejsze. Pierwsza litera określa typ mocowania. Zatem T odpowiada najpopularniejszemu mocowaniu T-kształtnemu. Literą T oznaczono też Bieszczady z mocowaniem w kształcie podwójnego T, jednak taki osprzęt różnił się dalszą częścią oznaczenia, a że jest praktycznie wycofany z oferty Boscha, to pominę jego omawianie. Litery U używa się dla oznaczenia tzw. uniwersalnego mocowania, czyli w kształcie litery U, litera F jest zarezerwowana dla mocowania Feina, zaś M dla standardu Makity. Pierwsza cyfra lub dwie pierwsze cyfry w przypadku czterocyfrowych kodów odnoszą się do całkowitej długości Bieszczadu. 1 i 2 oznaczają, że Bieszczady mają długość do 100 mm. 3 to Bieszczady dłuższe od 100 mm i krótsze od 180 mm. Typowo obecnie produkuje się takie o długościach 117, 132 i 152 mm. 7 oznacza Bieszczady o długości od 180 począwszy, ale krótsze od 250 mm, a dziesiątka to najdłuższe Bieszczady, które mają długość 250 mm. Należy zauważyć, że jedynka i dwójka odnoszą się do podobnych długości. Jednak dwójką oznacza się obecnie delikatnie węższe warianty Bieszczadów, które mają swoje odpowiedniki o identycznych kodach, ale zaczynających się od 1. Niemniej jednak wśród Bieszczadów o symbolu 1 znajdują się także takie docięcia po łukach, ale o tym za chwilę. Pewnym odstępstwem od symboliki oznaczeń cyfrowych są Bieszczady typu progresor, które mają X na końcu. Dwie ostatnie cyfry charakteryzują rodzaj uzębienia. 01, 02 i 08 to zęby szlifowane stożkowo. 44 to zęby szlifowane rozwarte. 18, 19 to zęby frezowane faliste. A 11, 22 i 27 to zęby frezowane rozwarte. Można zapamiętać, że druga cyfra 0 lub 4 to zęby szlifowane, a zatem takie Bieszczady częściej będziemy używać do drewna, natomiast 1 i 2 to zwykle zęby frezowane, częściej wykorzystywane do cięcia metali. Są jeszcze co najmniej dwa typy ostrzy. 13 oznaczane są te podobne do noża lub pofalowanego noża, przeznaczone do cięcia miękkich materiałów. 30 lub 50 oznaczone są ostrza powstałe z nasypu węglika spiekanego. Większość pozostałych istotnych cech Bieszczadu zakodowane jest za pomocą liter znajdujących się na końcu oznaczenia. Zwykle każdą z liter należy interpretować indywidualnie, ale zdarzają się też oznaczenia podwójne. Zacznijmy od TPI, czy równoważnie odległości między zębami. Zwykle do tego celu używano czterech pierwszych liter alfabetu łacińskiego, od A do D, zgodnie z rosnącymi odległościami między zębami. Czasem wprowadzono jeszcze literę G dla Bieszczadów, w których odstęp między zębami wynosił mniej niż 1 mm. Dla danego typu uzębienia istniał już Bieszczad oznaczony literą A i B, a wprowadzano kolejny o uzębieniu pośrednim, stosowano literę E. Podobnie w przypadku Bieszczadu o uzębieniu pośrednim między B i C,
Wówczas stosowano literę H lub oznaczenie BC. Wyjątkiem są brzeszczoty 141HM i 341HM, które nie mają zakodowanego TPI, a HM w tym przypadku to podwójne oznaczenie i jego sens za chwilę wyjaśnię. Literę X zaś zaczęto wykorzystywać do oznaczenia brzeszczotów o zmiennym TPI, tak zwanych progresor. Oczywiście jest kilka delikatnych odstępstw od tej reguły. Głównie dotyczą one linii brzeszczotów o oznaczeniu zębów 0,1. Brzeszczoty o symbolu T101A mają szerzej rozstawione zęby niż w innych liniach, nawet te z symbolem B. Ponadto pojawia się uzębienie oznaczone CD, które ze względów na TPI w zasadzie mogłoby być oznaczane jako C. Niemniej jednak w ramach jednego typu brzeszczotów zachowany jest porządek rosnących odstępów między zębami wraz z kolejnymi literami alfabetu. W przypadku omawianej linii brzeszczotów pojawiają się też nowe ostrza oznaczone symbolami AI oraz BI. Mają one zęby rozstawione bliżej siebie niż brzeszczoty tej linii oznaczone literami A oraz B. Wydaje się, że brzeszczot T101A i F nawiązuje oznaczeniem do brzeszczotu T101AOF. Mają bardzo podobne kształty zębów. Różnią się jedynie szerokością korpusu. T101AOF, ze względu na to, że jest bardzo wąski, lepiej nadaje się do cięcia pokrzywej, a 101AIF ma z kolei bardziej nadawać się do cięcia po prostej. Zaś jeśli chodzi o T101AIF i T101BIF, to w zasadzie różnicy w kształcie i wielkości uzębienia między tymi brzeszczotami nie ma. Jedynie T101BIF jest krótszy i ma ciut inaczej ukształtowaną końcówkę ostrza. Kolejne oznaczenia wskazują na rodzaj materiału, z jakiego wykonany jest brzeszczot. Dla stali wysokowęglowej oraz szybkotnącej brak tutaj dodatkowego oznaczenia, ale w przypadku brzeszczotów bimetalicznych pojawia się litera F, zaś gdy zęby wykonane są z węglika spiekanego, używa się podwójnego oznaczenia HM. Brzeszczoty z nasypem z węglika oznacza się jako RF lub RIF. Brzeszczoty o zwiększonej grubości, którymi łatwiej zachować kąt cięcia, oznacza się z wykorzystaniem litery P. Przewężone brzeszczoty, którymi łatwiej ciąć łuki, oznacza się literą O. Zaś brzeszczoty o szerszym korpusie oznacza się literą S. Na koniec litera R, która oznacza odwrócony kierunek zębów. Poza kodami Bosch stosuje jeszcze dodatkowe oznaczenia swoich brzeszczotów. Te jednak nie zawsze są przyjmowane przez innych producentów. Przede wszystkim mamy różne kolory uchwytów, które wskazują na podstawowe zastosowanie brzeszczotu, czyli jaki rodzaj materiału można nim ciąć. I tak, szary wskazuje na drewno, niebieski na metale, czerwony na tworzywa, biały na drewno z metalem, zaś czarny na inne materiały. Na brzeszczocie znajdziemy również skrót wskazujący na materiał, z którego został wykonany. HCS to stal wysokowęglowa, HSS to stal szybkotnąca, BIM to bimetal, HM lub CT to węglik spiekany. Następnie Bosch wskazuje na linię brzeszczotów. Mamy podstawowe brzeszczoty typu Basic do prostych i typowych zadań, przed którymi nie stawiamy dużych wymagań jakościowych czy wydajnościowych. Do szybkiego cięcia przeznaczone są brzeszczoty Speed. Wąskie i czyste linie cięcia uzyskamy brzeszczotami typu Clean, a najmniej wyrwań zaobserwujemy w przypadku brzeszczotów Extra Clean. Najlepiej ustawiony kąt cięcia zachowuje brzeszczot oznaczony jako Precision. Zaś zmienne uzębienie w brzeszczotach opisanych jako progresor pozwala na cięcie zarówno cienkich, jak i grubych materiałów. W przypadku metali większą trwałość uzyskujemy tnąc brzeszczotami Flexible, zaś najbardziej wytrzymałe brzeszczoty będą te określane jako Endurance. Specyficzne rozwiązania dedykowane do niektórych typów materiałów znajdujemy w brzeszczotach nazywanych Special. Ostatnie oznaczenia wskazują na to, do cięcia jakich materiałów najlepiej został przystosowany dany brzeszczot.